To John Brooks, na lewej stronie defensywy Anthony Robinson z numerem 17. Defensywnym pomocnikiem Will Trapp jest też kapitanem, zawodnik oznaczony numerem 20. No i w środkowej strefie od prawej strony z 14. Paul Ariola, w środku Tyler Adams, Weston McKennie, odpowiednio 4 i 8, z 16. Julian Green, a także na desancie Bobby Wood. Brazylia, bramce Alisson z numerem 1, dalej w obronie od prawej z 14. Fabinho, dwójka to Thiago Silva, Marquinhos z numerem 13, Filipe Luis z 6. Defensywnym pomocnikiem Casemiro, w środku obok niego także Fred z 18, Filipe Coutinho z numerem 11, Neymar z 10, Douglas Costa, a także Roberto Firmino oznaczony numerem. Kontra zawodnicy występujący w Europie, ale jak sobie popatrzymy na piłkarzy reprezentacji Brazylii i kluby, w jakich występują, to tutaj też przewaga jest ewidentnie po stronie Canarinhos. Dzisiaj na trybunach MetLife Stadium, czyli tego starego stadionu Giants, żółto oczywiście od koszulek reprezentacji Brazylii. To, co powiedziałem Państwu na samym początku, dzisiaj około 90% trybun to są po prostu kibice albo Brazylii, albo po prostu Latynosi, czy też... Tak, i zniszczyły. No i teraz zobaczymy, co się tu wydarzy. Neymar jest już w polu karnym. Neymar chyba nie będzie nawet rzutu różnego, bo zdąży do tej piłki. Golkiper występujący na co dzień w Columbus Crew MLS, Zach Steffen. Tak, Steffen pokazuje się z doskonałej strony. To jest taki prawdziwy bramkarz. Ostatnim takim bramkarzem, którego można było tak wysoko cenić, był chyba Tim Howard za tych swoich najlepszych lat, kiedy występował w Evertonie. Mateusz Miazga, czy też Matt Miazga, już dzisiaj powinniśmy mówić, środkowy obrońca, który ma polskie korzenie, były rozpatrywane w kontekście występów w reprezentacji Polski, ale Amerykanie byli bardziej konkretni. No i dzisiaj Mateusz Miazga, zawodnikiem Chelsea, wypożyczony do Nantes. Myślę, że sędzia raczej jest przygotowany chyba na... Sztuczną nowa noga i piłka dochodząca do bramki Zacha Steffena. I tak mi się wydaje, że taki wariant wybiorą Brazylijczycy. John Brooks wybija piłkę z własnej. Douglas Costa rozpędza się prawą stroną, będzie za nim Anthony Robinson. Costa, dobre dośrodkowanie i to będzie pierwszy gol tego meczu. 11. minuta spotkania, Roberto Firmino po świetnej centrze Douglasa Costa. No to jest facet, który po prostu ma turbinę w nogach, jeżeli chodzi o Costa. Jest lewonożnym zawodnikiem, ale prawą również potrafi idealnie dośrodkować. Moim zdaniem oczywiście błąd tutaj indywidualny, że przegrał pojedynek biegowy, Robinson wyraźnie przegrał i to jest pierwsza podstawowa sprawa, ale środkowi obrońcy po prostu nie nadążyli. Tutaj musi być zawsze środkowy obrońca, który w razie czego zabezpieczy to dośrodkowanie. Widzimy, co się dzieje, co środkowi obrońcy robią. No, nie można tak się zachować. Przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa to jest Brooks. Brooks musi już być na zabezpieczeniu do rzucenia, a Miazga musi być bliżej bramkarza niż Firmino. Firmino wyraźnie pierwszy wystartował i idealnie się ustawił. No i to dostawienie. Normalnie powinien zawodnik lewą nogą dołożyć wewnętrzną częścią. Ale pozwoli. Ale to jest zewnętrzna, nie ma problemu dla Firmino. Piękny. Willa Trapa i Andre Jedlin. Paul Ariola. To nie będzie dobre do środka. Wyjście, zatrzymanie, tak zwanego przestraszenie przeciwnika, żeby on nie mógł zagrać w niebezpieczną strefę. Casemiro tutaj zagrywa. Dobra centra w okolice tego 7 metra. Fabinho, jeszcze Casemiro. Nic tego nie będzie. Myślę, że Casemiro raczej tak zwany młotek, tak? On ma prostego podbicia. Patrzmy, teraz będzie świetna okazja dla Canarinhos. Dobry powrót, bardzo dobry powrót. Już takie, to jest takie czytanie gry. Kapitalne teraz podanie Coutinho na prawą stronę do Douglasa Costy. Douglas Costa wygrał ten pojedynek. Costa wystawia piłkę, ale nie trafia w nią czysto. Za dobrze się czuje. Przed momentem świetna. Teraz. Adamsa, DeAndre Yedlin dobrze wycofał tę piłkę. Był tu Weston McKennie, ale zablokowany zawodnik Schalke. To była bardzo dobra okazja, tylko trzeba było po prostu trafić. To już była to rywala. Jeszcze tutaj jest szansa do tego, żeby oddać uderzenie. No i zablokowana ta próba. Fabinho z dystansu. Zach Steffen odbija piłkę. Douglas Costa, ależ teraz bardzo wysoki ten pressing w wykonaniu Brazylijczyków. To uderzenie jednak asystenta przy pierwszej bramce bardzo niedokładne. Żeby tak grać, to trzeba mieć nieprawdopodobne. Od gospodarzy są cofnięci, no to należałoby się podłączyć. Fabinho pada w polu karnym. Gwizdek arbitra, będzie rzut karny. Meksykanin decyduje, że należy się 11 reprezentacji Brazylii. Will Trapp faulował prawego obrońcę reprezentacji Brazylii. No i za moment szansa na podwyższenie tego wyniku. Szansa na gola do szatni. No ciekawe jest to, naprawdę. No, tutaj by się... Przydałby się VAR, ale
Chyba dostał podpowiedź od sędziego asystenta. Spójrzmy raz jeszcze. Fabinho między... Żawa na MetLife Stadium. Neymar drobi. Neymar bez najmniejszych problemów jest. 2-0 dla reprezentacji Brazylii. Strzelił jak po treningu zostają zawodnicy sobie tak strzelają. O króla karnego grają. Doskonale to strzelił. Oczywiście to też trzeba uważać, bo reprezentant Włoch w 2016 też tak drobił, bo zostanie, tak, zostanie legendą już teraz, ale przyczekał, obserwował cały czas, co Stefan zrobił. Popatrzmy, tańczył na linii Zak Stefan, ponownie Coutinho. Takie typowe fajne granie, że tak gra zawodnik i tak ktoś zostawia mu z powrotem, tak? Taka ściana. Rozpoczynały pierwszą połowę, przynajmniej na ten moment, co sobie zdążyliśmy zobaczyć, a więc gospodarze w bramce Zak Stefan, dalej w obronie DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Anthony Robinson, Will Trapp, kapitan tej reprezentacji, Paul Ariola, Tyler Adams, Weston McKennie, Julian Green, a także Bobby Wood. A Brazylia dzisiaj w bramce Alisson, dalej w obronie Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos, Felipe Luis, defensywnym pomocnikiem Casemiro. W środku biegają obok niego także Freddy, Felipe Coutinho, Neymar, Douglas Costa i Firmino. Tak wygląda wyjściowy skład Canarinhos. Na to spotkanie meksykański arbiter daje znak do rozpoczęcia tej drugiej połowy meczu. Zobaczymy, czy będzie różniła się mocno od tej pierwszej. Tak to Firmino jednak tej piłki nie opanował. Cały czas jednak Fred jest w polu karnym. Fred, dobra piłka tutaj na ten trzeci metr i dobra interwencja Zaka Stefana. Douglas Costa, to powiemy po amerykańsku, wygląda. Neymar przesunął i wtedy ten lewy obrońca również. Douglas Costa, ależ kapitalne zagranie. Teraz szansa na kolejną bramkę dla Amerykanów. Matt Miazga wybija futbolówkę zmierzającą do bramki. Ależ to było zagranie prostopadłe w pole karne Amerykanów. To powinno być 3-0. Pole karne oczywiście Amerykanów. Zak Stefan. No w tej sytuacji już nie pomógłby swojej drużynie. Oglądamy raz jeszcze. Przyspieszył Douglas Costa. Ile tych goli zdobył. Bardzo ładne zagranie. Popatrzmy, teraz jest szansa Roberto Firmino. Neymar, uderzenie z dystansu. Spod kolana, takiej szybkiej nogi starał się tutaj Neymar zaskoczyć Zaka Stefana. Też tak, tak, takie przejście na techniczne uderzenie. Wejść taką walkę bezpośrednio z Brazylią. No i popatrzmy, bo teraz to się może faktycznie źle skończyć. Felipe Coutinho! Oj. Bardzo nieudane uderzenie teraz Coutinho. Poprzez takie bardzo szybkie zwody doprowadził do tego, że musiał się błyskawicznie wycofać. Potem zabezpiecza też te ataki. Większą wolność na pewno ma Coutinho, który występuje na środku pomocy. Artur, który pojawił się na placu gry, to debiutant, 22-latek, dzisiaj już w Barcelonie wychowszych zawodników. Na Johna Brooksa, na Matta Miazgę. Jest dośrodkowanie, ale uderzenie obok bramki Westona McKenniego. Bardzo mądrze. Nie było spalonego. Widzimy, że to podanie musi być idealne, ponieważ zawodnicy są ustawieni na 16 mecze i podanie pomiędzy bramkarzem a ostatnimi zawodnikami, którzy stoją, a tak jak tutaj. No, ale to nie wiem, czy nie był Brooks był spalonego. Brooks chyba na prawą nogę. Musiał ją wycofać. Jest uderzenie z dystansu, no i to była niezła próba Willa Trappa. Kolejnej bramki nie zdobędzie. Ciekawe jestem, czy już wcześniej była taka decyzja, że Neymar zejdzie. Czy dopiero jak zaczął... Czy zaczął, że zachował się znowu jak taki... To się z piłką Tyler Adams. Anthony Robinson, niezłe dośrodkowanie. Był tam Gyasi Zardes, jeszcze nie koniec. Gdzieś w ćwierćfinale czy półfinale olimpiady biegnie, żeby tylko dostać się do następnej fazy, tak? Że tak nie biegnie na rekord, tylko wiadomo, żeby po prostu... Pominałeś dzisiaj Usaina Bolta. No, miał taki bieg, kiedy oglądał się za swoimi rywalami, bo wiedział, że już jest przed nimi te kilka dobrych metrów. Dzisiaj jednak Brazylia była kilka dobrych metrów przed reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Na MetLife Stadium Amerykanie przegrywają 0-2 po bramkach Roberto Firmino i Neymara. 11:43 minuta spotkania, więc wynik ustalony jeszcze przed przerwą. Za ten mecz, za emocje związane z nim dziękuję już Państwu. Maciej Terlecki i Adam Kotleszka. Do usłyszenia.